Witajcie serdecznie z gorącego studia nagraniowego Technology Corner. Z tej strony Kendo i dziś naprawdę brakuje nam tlenu, dlatego też firma Ozon przysłała nam myszkę. Myszkę Ocelot, model Argon. Do dyspozycji mamy również podkładkę do tej myszki. Jeżeli chodzi o specyfikację tego urządzenia, znajdziecie ją z tej strony ekranu. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację urządzenia za mną, czyli monstrum, które będzie napędzało tak na dobrą sprawę tą myszkę, znajdziecie ją w linku pod filmem. Dzisiaj tą myszkę będziemy testować w trzech tytułach. Jest to Battlefield 4, Call of Duty Modern Warfare oraz CSGO. Dlatego też dłużej nie przedłużając, zapraszam Was na testy. Firma Ozon przy współpracy z 25-letnim hiszpańskim prograczem Rodriguezem Santiago, znanym pod nickiem Ocelot, skonstruowała urządzenie wskazujące przeznaczone dla graczy. Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć gryzonia wykonanego z dobrej jakości tworzywa sztucznego, pokrytego gumowanym materiałem, który daje bardzo przyjemne wrażenie podczas użytkowania. Produkt, utrzymany w kolorystyce czarno-pomarańczowej, jest dość niecodzienną kompozycją, która nie każdemu użytkownikowi może się podobać. Opleciony kabel o długości 1,80 m daje bardzo dobry zakres ruchu. Oplot sprawia, że kabel staje się sztywny, natomiast poprawia to jego żywotność. Ergonomiczna, symetryczna konstrukcja skrywa laserowy sensor ADSN 9800, który pracuje w rozdzielczościach w zakresie od 100 do 8200 dpi. 9 programowalnych przycisków zapewnia świetną jakość kliku. Dwa główne z nich są od Omrona. Pomiędzy switchami Omron znajduje się wygodny szeroki scroll pokryty gumą o dość wyraźnym skoku. Jest zdecydowanie głośny. Argon jest uniwersalną konstrukcją przeznaczoną dla użytkownika lewo- i praworęcznego. Przyciski boczne w zależności od chwytu mogą przeszkadzać w użytkowaniu. 128 KB pamięci wewnętrznej pozwala zapisać 5 różnych profili. Możemy je dowolnie konfigurować za pomocą dość zaawansowanego, dedykowanego programu. W indywidualnym dostosowaniu gryzonia pomagają 4 ciężarki, każdy o wadze 4,5 g. Komora instalacyjna do ciężarków znajduje się w przedniej części myszy, co wpływa na jej nierówne wyważenie. W poprawieniu chwytu, poza ergonomicznym kształtem, pomagają dwa gumowe pady osadzone na bokach urządzenia w kolorze pomarańczowym. Zastosowane slidery teflonowe nie są najwyższej jakości, co może bezpośrednio wpłynąć na ich żywotność. Mysz ze względu na nietypową kolorystykę i intensywne podświetlenie nie pozostaje niezauważalna na biurku. Do testowania urządzenia wykorzystaliśmy kilka różnych podkładek. Najsłabiej Argon poruszała się po aluminiowej podkładce od Ozon. Nie sprostała ona naszym oczekiwaniom, co niejako nas zdziwiło ze względu na jej firmowe zestawienie z testowaną myszą. Sugerowalibyśmy zastosować tą podkładkę w zestawieniu z myszkami o sliderach ceramicznych. Musimy również zaznaczyć, że jest to myszka typu Control. Mousepady od Afortech i Q-Pad wyróżniły się szybkim ślizgiem przy zachowaniu odpowiedniej kontroli, na przykład przy precyzyjnym celowaniu. Bardzo duży ślizg zauważyliśmy na produkcie od SeerSeries. Myszka poruszała się na tej powierzchni najszybciej, niekiedy przeszkadzając w precyzyjnym namierzeniu rywali. W zależności od zastosowanej podkładki, jak i wielkości dłoni użytkownika, myszka daje skrajne odczucia. Dobór idealnego urządzenia wskazującego to bardzo indywidualna kwestia, na którą wpływa wiele czynników. W naszym odczuciu Argon Ocelot z firmy Ozon zasługuje na naciągany 7 na 10. Zaletami Argona będą dobrej jakości zastosowane materiały, lewo-praworęczna konstrukcja, switche Omron, czujnik laserowy ADSN o rozdzielczości 8200 dpi, wygodny scroll, program do konfiguracji myszki z 128 KB pamięcią wewnętrzną gryzonia oraz kabel w oplocie. Wadami produktu będą wysoka cena zakupu, brak możliwości zmiany koloru podświetlenia, teflonowe ślizgacze i głośny scroll.